Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy, który właśnie wbił się do 350 top. I to jest spoko, skończył mu się gryf, to już nie jest spoko. Ale jeśli zostawicie tu przynajmniej 5 łapek w górę, co teraz mam nadzieję uczynicie, to ten gryf za chwilę się tutaj pojawi. Pamiętajcie też o komentarzu, no i subiku, jeśli go jeszcze nie macie. Także ta chwila jest dla was na te 5 łapek w górę. A my kupujemy właśnie gryfosmoka, bo jeszcze możemy. Więc spoko, kupiliśmy. Ten klejnocik jest do wyrzucenia. I teraz dostaliśmy takiego oto pięknego beryla 542 i czekamy na nową broń, żeby sobie go zamontować. Bo tutaj no ta broń już jest troszkę cuchnąca. Już tu do tej jest minus 18, a podejrzewam, że już będzie z 26. Mamy tu jakieś bronie 28. No zobaczcie, że tutaj już 28, więc dobrze by było coś tu podmienić. Ale dzisiaj event Golda, więc będziemy starać się wyszarpać tego Goldzika jak najwięcej. Ale najpierw posprzedajmy? Po prostu sprzedajmy te itemy, które są nam niepotrzebne. Zwiększymy sobie siłkę 3 razy od razu, bo mamy taki plakat i za grosze mamy już ponad 6 milionów expa, więc jest dobrze. Przy okazji od razu wrzucimy sobie aurę. Niech będzie nawet ten naszyjnik na siłkę nam wypadł. Plus 102. Może kiedyś się przydać, więc wrzucimy go tutaj. A tego sobie rozmontujmy po prostu. I idziemy posprzedawać. To by było fajne rozmontowanie i nawet wiecie co, ja to rozmontuję, bo za taką kwotę to szkoda tutaj sprzedawać to do wiedźmy. Jeszcze by nas wyśmiała. Tu jest fajny przedmiot, bo 8 milionów. 20 milionów do kociołka, super. Tu do kociołka i tu 5 milionów do kociołka. I chyba wiecie co się święci. Zaczniemy sobie od tornada, bo tutaj stoimy jeszcze na poziomie troszkę niższym niż powinniśmy i dokładnie 20 milionów paseczek i spoko, teraz przed nami nietoperze, ale myślę, że sobie z nimi też jakoś poradzimy. Więc ja teraz przez ten weekend będę sobie tutaj klepał to tornadko co godzinkę, żeby zdobywać przedmioty i zdobywać golda. Więc jest spoko i podejrzewam, że nawet nie zatrzymamy się na bloku, chociaż parę prób będziemy pewnie potrzebować, żeby go przejść, ale ten blok już raczej nie powinien być dla nas straszny, więc jest dobrze. Możemy się już przebrać, czy jeszcze nie? Myślę, że możemy najpierw nakarmić pupile, te co możemy, więc Diablo Chort dzisiaj 9 karmionek, bardzo fajnie, bo zbliżymy się mocno do setki. Naszym diabełkiem. Tutaj od razu Rokitka też nakarmimy 9 razy. I zostanie jeszcze 7. To jeszcze dzisiaj Rybogę możemy od razu 9 razy nakarmić. Więc sympatycznie. Tak. I na jutro już mamy o 7 truskawek dla Rokitka i jedną dla Rybogi. Więc przyzwoicie. Niestety wody jeszcze nie karmimy, ale 92 śliwki już czekają, aż będziemy mieć głębiona. No to jeszcze trochę poczekamy, bo 700 aury jeszcze nam brakuje. Okej, okay, przebieramy się. Tu jeszcze mamy bronię do wrzucenia do wiedźmuchy na stojaku, więc od razu to zróbmy. No to jest raczej żart, więc po prostu to rozmontujemy, ale to już możemy po prostu sprzedać. I dobra. Przebieramy się i teraz możemy już na spokojnie robić awkę. Polecimy sobie dzisiaj na Golda. Zobaczymy, ile tutaj uda nam się wyfarmić dobroci. Siódemka za 16. Tutaj na tej postaci nie będę robił tak jak na dwóch pozostałych, że pił pojedynczo piwa. Tylko będę sobie pił od razu po 5, bo tu jeszcze nie zależy nam tak na tych krótkich misjach. Tu jeszcze zobaczcie, że te krótkie misje za dużo nam nie dają.
Chociaż fajnie, że lecą dusze, bo z duszami też będziemy mogli sobie troszkę poszarżować, mam nadzieję. W ogóle dzisiaj chyba nam się kończy jutro trener Gladiator. Więc wrzucimy sobie od razu trenera na 15 jutro, więc jest simpatico. Tu zdecydowanie tą misję sobie weźmiemy. Ciekawy jestem, ile tego golda uda się nam wyfarmić. Powiedzmy, że może być ta misja. Ta siódemka. Tu znowu siódemki, tu jest znowu jakiś item. Szkoda, że po milionie, no ale zawsze lepiej mieć milion do przodu niż nie mieć. Grzybek wpadł, więc sympatycznie. 2 za 9, bardzo ładnie. Tutaj nie mamy czaru na buty założonego, bo na razie i tak skipujemy cały czas awkę klepsydrami, więc po prostu ten czar na razie nam jest absolutnie do niczego niepotrzebny. Nakarmiliśmy Heraldona, możemy przy okazji spróbować przegrać walkę, bo to 706 w świetle, to nie mamy żadnych szans, więc puśćmy najgorszy żywioł, czyli ogień. Chociaż mogliśmy puścić wodę, bo teraz ta nasza woda jest najgorsza. Ciągle o niej zapominam. Jest teraz taka dość mocno wykluczona z naszego obiegu. Dostaliśmy czapkę za prawie 2 miliony. Powiedzmy, że jest sympatyczna. 2 za 10. Tą wodę będziemy musieli gdzieś wciskać. Ale to będzie problematyczne. Musielibyśmy naprawdę dostać jakiegoś naprawdę słabego przeciwnika, żeby tą wodę gdzieś wcisnąć. Ale to, mam nadzieję, niedługo się zmieni, jak już zaczniemy karmić głębiona. Tutaj 2 za 6. Mamy już prawie pół miliona. Pół miliarda. Co ja gadam. Pół miliona to my mamy z najsłabszej jakiejś tam misji. Kolejne dusze. No, to też dobre. Chociaż nie wiem, czy nie chciałbym więcej jedzeń dostać tutaj na tym koncie niż dusz, bo jednak teraz te jedzonka by nam się mocno przydały, żeby przybustować nasze statystyki, bo jeszcze nie mamy nawet dwóch ostatnich petów w każdym żywiole na 200, więc tutaj miło by było to zrobić po prostu. 5 za 10 będzie optymalne, kolejne dusze. No, dzisiaj pewnie coś w tych dusz wydamy, skoro tak będą nam sympatycznie lecieć. Więc być może gdzieś tam delikatnie się w tym rankingu podniesiemy, chociaż podejrzewam, że skoro nam leci tyle dusz, to innym leci jeszcze więcej i też podniosą sobie władcę dość okazale. 2 za 14, jeszcze naszyjnik za 5 milionów, to jest dopiero misja piękna. Takie misje chętnie oglądam zawsze, tym bardziej jak jest event Wiedźmy. 5 za 16, sympatycznie, prawie 600 milionów już mamy. Czerwona, chyba na expa, chociaż nie wiem, nie bardzo mi to pasuje, że to była na expa, taka na nic, ale czerwona. 7 za 16, bardzo chętnie, klepsyderka wpada. Tutaj zdecydowanie 5 za 15. Dajcie znać, jak wam minął weekend, czy stawialiście może jakieś kupony. Czerwona, piękna czerwona. Weźmiemy tą czerwoną, bo tutaj jest strata 2 milionów golda, ale zysk 3 milionów expa. Więc to jest opłacalne dla nas. O, Jerzyny. Jerzyny będą na kolejne dni i to już nam gwarantuje Diabło Czorta na poziomie 100. Także też super. 2 za 3. Jabłka. W końcu to jakieś jabłka, więc to też jest dobre. Bo pancernik tutaj będzie dokarmiony. 5 za 9, praktycznie 10. 2 za 8. I dusze. Pięknie. To już chyba piąte dusze, jeśli się nie mylę. Możecie mnie poprawić w komentarzach, ile tych dusz dostaliśmy, o ile komuś się chce to liczyć. Bo tak szczerze, to nawet sam nie wiem, ile tych dusz już dostałem, ale dosyć sporo, właśnie 5, 6, coś takiego. Mi się wydaje, że coś koło tego. No teraz to już na pewno koło 7. Tutaj piąteczkę za 14, kolejne śliwki. Więc tak
Sympatycznie to leci. Tutaj 5 milionów to bierzemy to, zdecydowanie. Już prawie oplułem tą misję, bo już się zastanawiałem nad tamtymi dwoma, ale przecież pomyślałem, hola, hola, przecież tutaj jest event wiedźmy, więc dostaniemy za każdy item trochę golda, więc to było bardziej opłacalne. Więc tu mamy to ogarnięte i idziemy na trzeci pasek. Trzeci pasek, co nam przyniesie? Tutaj przyniósł nam dosyć ciekawą misję i kolejne dusze. Także bardzo ładnie, jeśli chodzi o dusze. Będziemy musieli zobaczyć, czy się czasem nie zapełnimy za chwilę z tymi duszami, bo skoro dostaliśmy około 8 pakietów, jeśli tak na szybko liczę, to 8 pakietów to jest 64 miliony dusz. 64 miliony dusz, które łącząc z naszymi duszami, które miałem, czyli około 70 milionów, to powinno nam dawać około 150, więc praktycznie za chwilę będziemy mieć przepełniony magazyn. Więc jeszcze dostaniemy jedne dusze, o ile dostaniemy, i sobie zobaczymy. No tutaj muszę wziąć tą misję 10 milionów expa. Piechotą nie chodzi, więc mimo że event golda, ale taką misję nie mogę. Nie mogę odpuścić. 5 za 16. Nadrobimy trochę tego golda mimo wszystko tutaj z tych pozostałych misji, które nam tu jeszcze zostały. Ciekawe, czy miliard uda nam się zdobyć, bo mamy już 900 milionów. Jeszcze przed nami koło. Koło też fajnie, jakby coś sypnęło. I jeszcze awka nieskończona cała, więc jest duża szansa na miliard dzisiaj. Tu piąteczkę zaryzykujemy. No i dobre, ryzyko opłaciło się. Ciekawe jak dalej, bo zostało nam 10 awki. Dobrze, że jest piątka. I teraz liczymy jeszcze na jakąś dwójkę. Na szczęście też przy okazji możemy nakarmić, dokarmić Heraldona. Same piątki? Niestety tak. Ale ta piątka jest zdecydowanie najlepsza. No i powiedzmy, że jestem z niej zadowolony. 2 za 8, ostatnie piwko przed nami. 2, no czerwona dwójka. Myślę, że nie pogardzimy nią. I w tym momencie mamy miliard golda też przy okazji. Tutaj 2 za 4. Także cel myślę, że osiągnięty, chociaż nie zakładałem tu żadnego celu, ale sympatycznie zobaczyć taki miliard golda po jednym dniu na zabójcy. Nie ukrywam, że nie. 2 miliony, bierzemy tą z troszkę lepszym expem. Dobra, więc tu możemy sobie ustawić wartę też na 2 godzinki jeszcze. Chyba się przebierzemy, bo tutaj nie będziemy potrzebować run na koło. No i zobaczmy. Mamy 124 lucky coinsy, więc praktycznie całe, prawie całe koło będzie za darmo. 3 miliony kamienia, trochę expa. 3 grzyby są spoko, jeżyny są spoko, jabłka są spoko. Śliwki powiedzmy, że też. 30 milionów, bardzo ładnie. Jeszcze jakieś złotko. Na razie dużo odłamków, trochę expa. I na koniec 3 grzyby. No powiedzmy, że mogło być lepiej, ale i tak wbijamy 106 zręczności. Więc mi się to bardzo podoba. Wbijmy to szybciutko i szybciutko przejdźmy do portali, bo tutaj czas zaczyna nas powoli gonić. Czy my musimy coś kupić? Chyba nie musimy nic kupić. Więc wydajemy do końca tą zręczność, tą kasę i idziemy na portal do piekła w gildii. 24% to jest mag, więc tutaj liczą się krytyki. 15 milionów siadło, jeszcze 10 i 4. No to przyzwoity wynik naprawdę. Rzadko kiedy takie progresy tutaj robimy. 1% zniknął w portalu, więc jest dobrze. Chyba szukamy jakiegoś tutaj osobnika, więc powinno być dobrze. Zaraz coś tu się stało. Gdzie jest pan Stanisław?
Gdzie jest pan Stanisław? Ojoj, gdzie jest pan Stanisław? Nie widzę pana Stanisława. Możesz dać znać w komentarzu, co się z tobą stało. I lecimy na portal Solo. 5-6, wczoraj ładny progres 30%, zobaczymy jak dzisiaj. Zwiadowca na zwiadowcę, powiedzmy, że potrzebujemy dużo szczęścia do uników. Dzisiaj nie siadło. Dzisiaj regres, bo tylko 8% zbiliśmy. Więc szkoda, naprawdę szkoda. No i zostaje nam klikanie tornada na później, ale to już po odcinku. Teraz jeszcze rzucimy sobie kośćmi. Na początek 250 odłamków, tak jest, 250. Ale tutaj spróbujemy może jakiegoś goldzika jeszcze wyhaczyć, chociaż klepsydry też nam się przydadzą. Fajnie. Właśnie, mieliśmy zobaczyć te dusze. 115 milionów, więc nie tak dużo. Myślałem, że mamy więcej. To musiało mi się coś pomieszać, ale w sumie też wydawaliśmy trochę dużo ostatnio na ulepszenie władcy, więc może gdzieś tam zatrzymałem się delikatnie w czasie. Więc dzisiaj na pewno nie będziemy wydawać dusz, ale być może jeszcze coś wygramy, 500 000 na przykład. Duszyczek nam się zawsze przyda, dodatkowo 1 000 000 golda. To polecimy jeszcze może w goldzika, jakby się udało, jakby dobrze sypło. Tutaj może klepsydry, bo też nam się powoli kończą. No niestety, już nic nie wygraliśmy. Zapeszyłem chyba. Tutaj spróbujmy jeszcze kogoś trzasnąć na arenie. Ciężki przeciwników nam wylosowało. Tak myślałem, że przegramy. Tutaj 2700, 800, 300, to tu 3200, 3300, tak. 500, 600. I lecimy od początku. 800, 900, 3400, 3500, 3600 i 3700. Właśnie. Plan. Ja miałem przecież resetować na odcinku runy. Więc niech tylko ten kibelek tutaj zakończy swój żywot 20-sekundowy jeszcze i będzie resecik. Ciekawe, ile dostaniemy z tego kibelka tutaj. Mamy 2,352 duo decyliona, a po kibelku mamy. No ile? Gotowe. 2,367. Nawet nieźle. A to resecik, 6 duo decylionów. Także myślę, że w następnym odcinku będziemy już mieć 10 duo decylionów. Przynajmniej taka jest cichutka nadzieja. Więc dobra, to mamy ogarnięte. Tu mamy ogarnięte, to sobie arenkę zrobię już po odcinku. To mamy. Bohater. Pikachu 414, więc ataki Ren, Machen. I po 1 000 000 zawsze do przodu. Także to ogarnięte. Tu jest spoko. Tu jest też ok. Jutro runki, więc dobrze, że to zresetowałem. Bo pewnie bym zapomniał. I jest dobrze. Dobrze. 400 milionów do poziomu. Troszkę tornadek padnie, więc może jutro. Może pojutrze ten 377 się u nas ujawni. Dobra, więc tyle w tym odcinku. I tak się troszkę rozgadałem, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tych łapeczkach w górę, komentarzach. I trzymajcie się cieplutko. Na razie.